Witamy w kolejnym odcinku Vademecum Cum Locatora. Dzisiaj przedstawimy temat związany z wymianą stolarki okiennej lub drzwiowej w systemie 50x50. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jest kontynuacją programu 50x50, który został wdrażany od 2010 roku. W 2010 roku zmieniliśmy podejście do tematu wymiany stolarki okiennej poprzez zwiększenie ilości wymiany okien i drzwi w systemie 50x50 i promowaniem takiej formy prac. To obecnie najszybszy i najprostszy sposób na wymianę wspomnianej stolarki. Z uwagi na ogromne potrzeby, a zarazem ograniczone środki finansowe, MPGN proponuje swoim najemcom wymianę stolarki z partycypacją w kosztach 50%. Najemca powinien zwrócić się na piśmie z wnioskiem do MPGN o wymianę stolarki z informacją o zgodzie na taki system wymiany. Wnioski winny być złożone w siedzibie spółki lub w podległym biurze obsługi mieszkańców. Czas oczekiwania na realizację został skrócony w takich przypadkach z kilku lat, nawet do kilku miesięcy. Najemca przed zawarciem porozumienia dokonuje przedpłaty 50% wartości całości stolarki. Niezwłocznie po zawarciu porozumienia w zakresie realizacji zostaje przygotowane zlecenie dla wykonawcy i następuje wymiana stolarki okiennej bądź drzwiowej. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest brak zaległości finansowych wobec MPGN-u. W obecnym roku kontynuujemy program 50x50, więc zachęcamy jak największą ilość naszych mieszkańców do zgłaszania wniosków, które po podpisaniu porozumienia o partycypacji w kosztach mają szansę w ciągu kilku miesięcy zostać zrealizowane w zakresie wszystkich niezbędnych do wymiany okien i drzwi. To wszystko na dzisiaj. Na kolejne Vademecum Locatora zapraszamy już za 2 tygodnie we wtorek.